Witajcie. Dzisiaj przedstawię Wam film na temat siemienia lnianego i jego właściwości zdrowotnych. W filmie dowiecie się, co sprawia, że siemię lniane jest takie zdrowe, jakie mechanizmy biologiczne powodują prozdrowotną odpowiedź naszego organizmu. Ponadto wyjaśnię, w jakich chorobach może być stosowane siemię lniane. Zdradzę Wam również kilka prostych sposobów na to, jak włączyć siemię lniane do swojej diety, aby cieszyć się jego dobroczynnymi właściwościami. Czy jesteście gotowi na przygodę z siemieniem lnianym? No to zaczynam. Siemię lniane to niezwykle cenne ziarno, które od wieków jest stosowane jako naturalne lekarstwo. Posiada szereg właściwości zdrowotnych, które sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na włączenie go do swojej diety. Siemię lniane jest bogate w błonnik, białko, kwasy tłuszczowe omega-3, magnez, żelazo, fosfor oraz witaminy z grupy B. Jest szczególnie cenne dla osób borykających się z problemami trawiennymi, ponieważ pomaga oczyścić układ pokarmowy i wspierać pracę naszych jelit. Jednak to nie jedyne zalety siemienia lnianego. Badania, które będę w dalszej części filmu udowodniły, że regularne jego spożywanie może pomóc w zmniejszeniu ryzyka zachorowania na choroby serca, obniżeniu złego cholesterolu oraz zapobieganiu osteoporozy. Siemię może też pomóc w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie ważne dla osób chorujących na cukrzycę. Oto 9 korzyści zdrowotnych nasion lnu, które są poparte przez naukę. Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 chroni nasze serce. Siemię lniane jest doskonałym źródłem kwasu alfa-linolenowego, czyli ALA. ALA to rodzaj kwasu tłuszczowego nienasyconego z rodziny kwasów tłuszczowych omega-3. W siemieniu lnianym znajduje się duża ilość ALA, a badania sugerują, że może ona pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnym, zapobiegać odkładaniu się utlenionego cholesterolu w naczyniach krwionośnych naszego serca. Mechanizmy biologiczne i fizjologiczne, które mogą odpowiadać za ten efekt, mogą obejmować działanie m.in. przeciwzapalne. ALA może pomagać w regulacji procesów zapalnych w naszym organizmie. Badania wskazują, że kwasy tłuszczowe omega-3, w tym ALA, mogą pomóc w hamowaniu procesów zapalnych, co może przyczynić się do zmniejszenia stanu zapalnego w obrębie naszych tętnic sercowych. ALA jest również silnym przeciwutleniaczem, co oznacza, że może pomagać w neutralizowaniu szkodliwych wolnych rodników, które mogą prowadzić do uszkodzenia komórek i tkanek. ALA z siemienia lnianego może również pomagać w obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi. Badania wskazują, że kwasy tłuszczowe omega-3, w tym ALA, mogą pomagać w obniżeniu poziomu cholesterolu LDL, to jest ten zły, który może odkładać się w naczyniach krwionośnych i prowadzić do chorób serca. Inne badania powiązały zwiększone spożycie ALA z obniżeniem poziomu cholesterolu LDL i niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca, która jest związana ze zwężeniem tętnic oraz cukrzycą typu drugiego. Zanim przejdę do kolejnego zagadnienia, trzeba podkreślić, że cholesterol jest tłuszczowym związkiem, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Pełni on ważne funkcje takie jak produkcja hormonów i produkcja błon komórkowych. Jednak nadmiar cholesterolu we krwi może prowadzić do chorób serca i innych schorzeń. Istnieją dwa rodzaje cholesterolu: cholesterol dobry, czyli HDL, i cholesterol zły, LDL, to są nazwy umowne. Cholesterol HDL pomaga w usuwaniu cholesterolu z organizmu, podczas gdy cholesterol LDL może odkładać się w naczyniach krwionośnych i prowadzić do chorób serca. I tutaj warto zadać sobie pytanie, jaki cholesterol jest zły dla naszego serca. Problemem nie jest sam w sobie cholesterol, tylko utleniony cholesterol. Pamiętajmy, że utleniony cholesterol jest to cholesterol, który został uszkodzony poprzez działanie wolnych rodników i stał się szkodliwym dla organizmu cholesterolem, czyli utlenionym cholesterolem. Utleniony cholesterol może odkładać się w naczyniach krwionośnych i prowadzić do chorób serca, takich jak miażdżyca czy choroby niedokrwienne serca. Utleniony cholesterol może zaburzać prawidłowy przepływ krwi w organizmie, co może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak niskie lub wysokie ciśnienie krwi. Utleniony cholesterol może uszkodzić tkanki w organizmie, co może prowadzić do problemów zdrowotnych. Aby zmniejszyć ryzyko negatywnego działania utlenionego cholesterolu i chorób serca, ważne jest, aby zadbać o całościową zmianę naszego życia. Siemię lniane ma szansę dołożyć swoje 5 groszy zdrowotne, gdy dodamy je do elementów zbilansowanej diety oraz postaramy się zminimalizować najgroźniejsze czynniki środowiskowe. Liczne badania powiązały również ALA z siemienia lnianego z niższym ryzykiem udaru mózgu. Co więcej, jedno duże przeglądowe badanie powiązało nawet zwiększone spożycie ALA ze zmniejszonym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca. Podsumowując ten dział, siemię lniane jest bogate w ALA, rodzaj kwasu tłuszczowego omega-3, który może oferować liczne korzyści dla naszego zdrowia, zwłaszcza serca.
Siemię lniane zmniejszyło przerzuty raka piersi. Podczas badań klinicznych naukowcy doszli do wniosku, że siemię lniane może potencjalnie zmniejszyć wzrost guzu u pacjentów z rakiem piersi, głównie kobiet po menopauzie, oraz zmniejszyć ryzyko zachorowania na ten typ nowotworów. Lignany, które są rodzajem fitoestrogenów w siemieniu lnianym, mogą zmniejszyć metabolizm estrogenów u kobiet po menopauzie. Lignany mogą powodować wytwarzanie przez organizm mniej aktywnych form estrogenów. Uważa się, że potencjalnie zmniejsza to ryzyko raka piersi. Istnieją dowody na to, że dodanie zmielonego siemienia lnianego do diety zmniejsza również wzrost komórek tkance piersiowej. Co ciekawe, to ziarno zawiera od 75 do 800 razy więcej lignanów niż inne pokarmy roślinne. Badania na zwierzętach i probówkowe wykazały również, że siemię lniane chroni przed rakiem jelita grubego, skóry, krwi i płuc. Podsumowanie. Siemię lniane zawiera składniki odżywcze zwane lignanami, które mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka nowotworu, zwłaszcza piersi. Chociaż badania wykazały pewne korzyści w odniesieniu do śmierci komórek raka piersi i zapobieganiu przerzutom u myszy i modeli komórkowych, zaleca się, aby przyjmowanie przez ludzi odbywało się wyłącznie poprzez dietę, a nie suplementację. Pomaga w leczeniu zaparć. Ze względu, że siemię lniane w jednej łyżeczce stołowej, to jest 10 gramów, zawiera około 3 gramy błonnika, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu naszych jelit z naciskiem na wypróżnianie się. Oczywiście zapotrzebowanie na błonnik pokarmowy zależy od wieku, płci i poziomu aktywności fizycznej, ale ogólne zalecenia dzienne spożywania błonnika dla dorosłych wynoszą między 25 a 38 gramów dla kobiet i 38 a 40 gramów dla mężczyzn. Obrazując temat w praktyce, jeśli dzienne zapotrzebowanie na błonnik wynosi 25 gramów, a spożywasz jedną łyżeczkę, czyli 10 gramów siemienia lnianego, które zawiera 3 gramy błonnika, to pokrywasz około 12% dziennego zapotrzebowania na błonnik. Oczywiście, aby osiągnąć odpowiedni poziom błonnika w naszej diecie, należy również spożywać inne produkty zawierające błonnik, takie jak warzywa, owoce, nasiona i orzech. Ważne jest również, aby stopniowo zwiększać ilość spożywanego błonnika i upewnić się, że jest ono popijane odpowiednią ilość wody, aby uniknąć problemów z trawieniem. Dodatkowe elementy regulujące nasze wypróżnianie to są lignany z lnu. Są to związki chemiczne o strukturze podobnej do estrogenów. Lignany mogą mieć działanie estrogenopodobne i pomagać w utrzymaniu prawidłowej perystaltyki jelit. Niektóre badania sugerują, że lignany mogą również pomagać w zapobieganiu zaparciom poprzez modulowanie aktywności receptorów estrogenowych w jelitach. Co więcej, siemię lniane zawiera dwa rodzaje błonnika, rozpuszczalny i nierozpuszczalny, które są fermentowane przez bakterie w naszych jelitach, aby wspierać zdrowie jeli i poprawić regularność wypróżnień. Podczas gdy rozpuszczalny błonnik wchłania wodę w jelitach i spowalnia trawienie, co może pomagać w regulowaniu poziomu cukru we krwi i obniżeniu cholesterolu, nierozpuszczalny błonnik zwiększa objętość stolca, co może zapobiegać zaparciom. Podsumowując ten dział, przy tak dużej ilości błonnika zawartego w każdym maleńkim nasionku, siemię lniane może pomóc w promowaniu regularnych wypróżnień i poprawie zdrowia układu pokarmowego. Siemię lniane może obniżyć ciśnienie krwi. Siemię lniane może pomagać w obniżeniu ciśnienia krwi poprzez kilka mechanizmów. Po pierwsze, siemię lniane jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który może pomagać w zmniejszeniu poziomu cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu może prowadzić do odkładania się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, co z kolei może prowadzić do zwężenia światła naczyń i podwyższenia ciśnienia krwi. Po drugie, siemię lniane zawiera lignany, związki chemiczne o strukturze podobnej do estrogenów. Lignany mogą mieć działanie estrogenopodobne i pomagać w obniżeniu ciśnienia krwi poprzez modulowanie aktywności receptorów estrogenowych w naszych naczyniach krwionośnych. Estrogen pomaga obniżyć ciśnienie krwi, ponieważ ma działanie rozszerzające naczynia krwionośne, co oznacza, że umożliwia rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu krew może łatwiej przepływać. 12-tygodniowe badanie wykazało, że przyjmowanie 4 łyżeczek stołowych 30 g siemienia lnianego dziennie obniżyło ciśnienie krwi u osób z wysokim poziomem ciśnienia krwi. Ponadto zgodnie z obszernymi przeglądowymi badaniami, 11 badań było na szeroką skalę przebadanych, codzienne przyjmowanie siemienia lnianego przez ponad 3 miesiące może obniżyć ciśnienie krwi o 2 mm super rtęci. Chociaż może to się wydawać nieistotne, niektóre badania sugerują, że redukcja o 2 mm super rtęci zmniejsza ryzyko udaru i chorób niedokrwiennych serca odpowiednio o 14-16%. Podsumowując ten dział, siemię lniane może być szczególnie przydatne dla osób z wysokim ciśnieniem krwi, ponieważ może pomóc obniżyć ten wskaźnik zdrowia serca.
Siemię lniane może stabilizować poziom cukru we krwi. Siemię lniane może pomagać w obniżeniu poziomu cukru we krwi poprzez kilka mechanizmów. Po pierwsze, siemię lniane jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który może pomagać w zmniejszeniu szybkości wchłaniania cukrów z przewodu pokarmowego do krwi, co może prowadzić do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Po drugie, siemię lniane zawiera lignany, związki chemiczne o strukturze podobnej do estrogenów. Lignany mogą mieć działanie estrogenopodobne i pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi poprzez modulowanie aktywności receptorów estrogenowych w naszej trzustce. Jak widzicie, lignany i upodabnianie się do estrogenów tutaj robią robotę. Siemię lniane zawiera również kwas alfa-linolenowy, czyli ALA. Niektóre badania sugerują, że ALA może pomagać w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi poprzez regulowanie procesów metabolicznych w organizmie. Jednak mechanizm działania siemienia lnianego w obniżeniu poziomu cukru we krwi nie jest do końca zrozumiały i wymaga dalszych badań. Według przeglądu 25 badań całe siemię lniane może obniżyć poziom cukru we krwi i zapobiegać oporności na insulinę, która upośledza zdolność organizmu do skutecznego regulowania poziomu cukru we krwi. Inne badania pokazały, że rozpuszczalny błonnik spowalnia wchłanianie cukru we krwi, co może obniżyć poziom cukru we krwi. Siemię lniane może być szczególnie pomocne, jeśli mamy cukrzycę typu drugiego. Podsumowując ten dział, siemię lniane może obniżyć poziom cukru we krwi ze względu na zawartość błonnika rozpuszczalnego, lignan i kwasu tłuszczowego ALA. Dlatego jest korzystnym dodatkiem do diety, jeśli mamy cukrzycę typu drugiego. Możemy pomóc w kontrolowaniu wagi. Po pierwsze, siemię lniane jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który może pomagać w zmniejszeniu apetytu poprzez utrzymanie uczucia sytości na długi okres. Błonnik pokarmowy wchłania wodę i pęcznieje w naszym przewodzie pokarmowym, co może prowadzić do uczucia sytości. Dzięki swojej wysokiej zawartości błonnika siemię lniane może pomagać w kontrolowaniu apetytu, a tym samym może pomagać w kontrolowaniu naszej wagi, czyli przyda się podczas odchudzania. Po drugie, siemię lniane zawiera lignany, związki chemiczne o strukturze podobnej do estrogenu. Widzicie, to się ciągle te estrogeny przewijają. Lignany mogą mieć działanie estrogenopodobne i pomagać w kontrolowaniu apetytu poprzez modulowanie aktywności receptorów estrogenowych w mózgu, odpowiedzialnych za regulację naszego apetytu. I też wpływają na dwa kluczowe hormony, grelinę i leptynę. W rzeczywistości duży przegląd 45 badań wykazał, że suplementacja siemieniem lnianym spowodowała znaczne zmniejszenie masy ciała, BMI i tłuszczu w jamie brzusznej. Podsumowując ten dział, siemię lniane może pomóc w utrzymaniu czucia sytości na dłużej, co może pomóc w kontrolowaniu wagi. No i teraz jak w praktyce jeść więcej siemienia lnianego? Dodaj siemię lniane do porannej owsianki. Ja osobiście dodaję 3 łyżki stołowe siemienia lnianego do porannego szejka, w którym znajdują się orzechy, awokado, owoce mrożone i czasami odżywka białkowa. Owoce mrożone to głównie borówka, truskawki sezonowe zamrożone i miks taki leśny. Możesz dodać siemię lniane również do zup, która zagęści tą zupę. Też od czasu do czasu lubię przykładowo siemię lniane w postaci kiślu. Siemię lniane możemy zaparzyć, odczekać kilka minut, odcedzić i wtedy mamy smaczny kisiel. Możemy słodzikiem sobie delikatnie osłodzić i jest naprawdę spoko opcja. Siemię lniane jest wszechstronne i łatwe do dodania do jogurtu, sałatek, koktajlu, wypieków i wielu innych produktów spożywczych. Zmielone siemię lniane jest znacznie łatwiej strawne niż całe siemię lniane. Dzieje się tak częściowo dlatego, że twoje jelita nie są w stanie rozbić twardej łuski i wtedy nie wyciągną w 100% wartości odżywczych z siemienia lnianego. Czy istnieje ryzyko związane z jedzeniem siemienia lnianego? Chociaż siemię lniane wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, należy wziąć pod uwagę kilka wad. Chociaż błonnik jest korzystny, może prowadzić do problemów trawiennych, w tym gazów i wzdęć. Szczególną uwagę powinny zachować osoby, które mają problemy z jelitami, na przykład SIBO czy już istniejące IBS, to jest zespół jelita wrażliwego. Ponadto siemię lniane może wchodzić w interakcji z kilkoma lekami, w tym lekami rozrzedzającymi krew i lekami przeciwpłytkowymi. Ponieważ niektóre związki siemienia lnianego mogą naśladować działanie estrogenu, osoby stosujące terapię hormonalną lub walczą z nowotworami wrażliwymi na hormony powinny poradzić się lekarza, zanim zaczną systematycznie stosować siemię lniane w swojej diecie. Pamiętajmy, że siemię lniane jest praktycznie dostępne w każdym sklepie. Zaleca się spożywanie około 1-2 łyżeczek siemienia lnianego dziennie. Warto włączyć je do swojej diety, aby cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie niesie ze sobą spożywanie tego cennego ziarna.
Pamiętajmy, że na platformie motywator.tv tam mamy podzielone to w działy, tam są szkolenia dotyczące też różnych produktów spożywczych i możemy sobie przeanalizować i posłuchać na temat prozdrowotnego działania różnych innych, czy to właśnie orzechów, ziaren, czy warzyw, owoców, tam jest tyle tych materiałów. Pamiętajmy, że jadłospisy, które mamy na platformie, to nie jest takie, dobra, jedźcie i wypad. Zależało mi na tym, aby Was edukować w kontekście żywienia, żebyście wiedzieli, co jecie, z czym to łączyć, jakie alternatywy stosować, więc tam macie jadłospisy, 72 najróżniejsze jadłospisy i na podstawie tych jadłospisów też są stworzone kursy wideo i one mają na celu edukować Was na temat danego też produktu spożywczego, który się tam znajduje, żebyście po pół roku, roku stosowania tej platformy mogli sobie samemu tworzyć jadłospisy i wiedzieć, co dany produkt na co wpływa, czy ktoś ma problemy z pamięcią, no to może sobie na przykład więcej orzechów podjadać, czy tłustych ryb, czy nawet się suplementować różnymi kwasami tłuszczowymi. Dlatego też to jest ubrane w infografiki, e-booki, kursy wideo i też będę to podkreślać. Tam macie ABC zdrowego odżywiania w postaci 25-godzinnego audiobooka. Możecie sobie słuchać na siłowni, jak sprzątacie w aucie. To pomoże Wam na pewno szybko zmienić nawyki żywieniowe i te podstawy żywieniowe zbudować. Tyle ode mnie. Trzymajcie się.